Dobra, to teraz Wam pokażę haka na auto robocze, bo wcześniej jeździł tym do pracy, ale że się materiał, który wozi, nie mieści. Dobrze, już. To teraz kupił sobie taki samochód. Rejestracja jest z mojego starego auta Golfa. No i tutaj ma cały sprzęt w środku. Tutaj, o, widzicie, to jest tylko dwuosobowe auto, używane tylko na poczet pracy. Firmy własnej! Dzisiaj dziewczyny robią zadanie domowe w przedszkolu. W zeszłym roku robiliśmy szopkę. Jeszcze dwa lata temu robiliśmy jakieś zwierzątko. Pamiętam reniferka robiliśmy. Gwiazdy. Ja. Ani choinkę robi. Jestem w centrum u nas miasta, tak w ogóle. I chciałam Wam pokazać, jak tu jest świątecznie. Ja tu kiedyś byłam z Aseną, ale byłyśmy też jakoś jesienią, mi się wydaje. Tak, tu jest pięknie w ogóle, takie piękne miejsce. Odkryłam je właśnie z Aseną któregoś razu. Jest tak świątecznie. Jeju. Może to jest normalnie sklep tam w środku. Można kupować rzeczy, ale zobaczcie. Wieczorem tu musi być ładnie. Tu wszystko jest w światełkach. Tu normalnie u góry ludzie mieszkają. Fajnie wszystko jest porobione. Pięknie. Jeszcze dekorują, jeszcze nieskończone widać, bo tam... O, można nawet kupić te wieńce. Ja akurat żywych to nie potrzebuję. Kupuję takie sztuczne i mam to na parę lat, a żywe to zaraz trzeba wyrzucić w kosz i tyle. Ale pachnie. Choinką pachnie. No, a już mamy też nasze świąteczne miasteczko, że tak powiem. No i zaraz się Wam w ogóle pokażę. O, moment. Dobra, moi drodzy, jestem. Witam się z Wami serdecznie. Jestem właśnie w mieście, tak jak Wam mówiłam, bo musiałam sąsiadkę przywieźć w jedno miejsce, bo miała termin i została niestety bez auta dzisiaj, więc mówię, no nie będę, wiecie, z nią szła na termin, na wizytę umówioną, może jeżdżą tutaj, tylko po prostu sobie pochodzę po naszym miasteczku. Jest zimno, nie jest za ciekawie, ale jest deszczowo, szaroburo i ponuro, jak to się mówi. Ojej, kto tak krzyczy? Jakieś dzieciaki idą. Lubię to nasze miasteczko, tutaj te centrum, takie stare, fajne domki. Jest pięknie. Ojej, jak zimno. Lubię, pochodzę sobie tymi uliczkami tutaj, bo te małe, stare domki są piękne. Tutaj nawet jakieś remontują. A w niektórych miejscach nawet nie byłam. Bo po prostu jakoś tak wyszło, że w tą stronę akurat nigdy nie szłam. Sobie teraz pochodzę, popatrzę, pozwiedzam. No, tak w ogóle, moi drodzy. Szykuję się powoli do vlogmasów. Ja za niedługo będę już dekorować i ubierać choinkę, żebyście mieli tak jak zwykle pierwszego vlogmasa. Zdyszałam się. Pierwszego vlogmasa z ubierania choinki. Później będą jeszcze inne dekoracje i tak dalej. Ale tu ładnie. Nawet nie wiedziałam, że taki budynek tutaj jest. Zobaczcie. A tu taki zameczek. I to wszystko jest zamieszkane. Zamieszkalne. Zwał jak zwał. Mieszkają ludzie. No. Że ładnie tutaj. Nie, tutaj nie widać, żeby ktoś mieszkał. No, nieważne, dobra. Także sobie pochodzę tutaj trochę. Pozwiedzam. Pogadam sobie do Was. Bo nie zmontuję tego vloga. Wrzucę Wam. No, oczywiście, jak to zawsze... Jak to zawsze, gówno burza w komentarzach. Ale nie będę się wypowiadać na ten temat, bo po prostu śmiać mi się chce niektórych ludzi, którzy tak jakby, jak ja to mówię, jakby byli moim materacem i wiedzieli wszystko o mnie, o moim mężu, o jego pracy, o zarobkach, ubezpieczeniach i tak dalej, i tak dalej. Także będę teraz taka inna Judy, o. Będę się śmiać z tego właśnie, co piszą ludzie. No to... to jest śmieszne. Także... Tyle w temacie.
Moi drodzy, ja już jestem na takim etapie na YouTubie, że mnie to śmieszy, co piszą ludzie. I na niektóre tłumaczę się czasami, a w sumie sobie myślę, Judy, co ty głupia, jest sobie się tłumaczyć, gdzie twój mąż pracuje, jaką ma firmę, co robi, ile zarabia, jakie ubezpieczenie płacicie. Co ty, komu ty się tłumaczysz? Ty wiesz chyba lepiej. No i taka jest prawda, także takie osoby będę już usuwać. Znaczy się na YouTubie można zablokować, ale też można ukryć taką osobę, która może sobie pisać, 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 a nikt tych komentarzy po prostu nie zobaczy. No. Jak ja to mówię, będę teraz irytująca. Dla tych wszystkich właśnie takich, którzy takie rzeczy piszą. Także oto ja, nowa Judy, irytująca, pochodząca z Polski, mieszkająca w Niemczech, ponoć nie znająca języka i żyjąca na socjalu. Tak, to ja, Judy. Tak. Masakra w ogóle. Oj, no ale dobra. Dobra, dobra. Pójdę tutaj do góry jeszcze, bo tutaj też nie byłam. To jest jakiś fryzjer. I tu się przejdziemy powoli. Nie wiem, czy to moja Alona ma do mnie dzwonić tak w ogóle. Nie, to tu nie idę. Pójdę w prawo, bo tam kiedyś byłam z babcią, jest ładna fontanna. Babcia do nas przyjeżdża 15 grudnia. Właśnie muszę zamówić busa jeszcze babci, ale tata nie wiem, rozmawiałam z tatą tydzień temu, tata powiedział, że da mi jeszcze znać, czy przyjeżdża, czy nie, ale oficjalnie przyjeżdża babcia, jak co roku. Mieliśmy my jechać do Polski, ale jakoś tak stwierdziliśmy, że nie, no lepiej, żeby babcia przyjechała do nas, mamy duże mieszkanie i w ogóle, no. Także babcia przyjedzie do nas. O, tutaj też jest jakieś ładne miejsce, widzę jakieś ogrody, pozwiedzam trochę z wami. No, także święta nam się szykują u nas. Jeszcze nam się szykuje lot Hakana i Elif do Turcji, tak wam zdradzę jeszcze, ponieważ no, skończą nam za niedługo, Boże, za niedługo mieszkanie, ale tu ładnie, ja wam pokażę. To niedługo mieszkanie, no i musimy je po prostu umeblować. Także pokażę, takie tutaj jest jakby park, a wchodzi się takim wejściem. No, bardzo sympatycznie tu jest. Park dla dzieci też jest tam z tyłu. Widzicie, Jody odkrywa nowe miejsca. Tu jest uliczka, można się przejść tędy. Tu jest właśnie ten ala dworek, taki zameczek. Stare to. To wszystko jest pod ten nasz zamek tutaj, także to jest, tutaj jest, to są bardzo stare miejsca. Tu idę się przejść. Mili drodzy, tutaj ludzie w biurze pracują, a ja chodzę. Nagrywam. Ojej, tu okna zamurowane. Drzwi kiedyś też były. Zaraz zabłądzę i do auta nie trafię. Nie, to gdzieś mi zamurowane wszystkie okienka są. Tutaj też było, jest zabetonowane. Ale można się przejść dookoła. A tam wyżej, a to już wiem, gdzie jestem. Tam wyżej jest mój lekarz. Chyba. Od uszów. Zwał jak zwał, od uszów. Także idziemy dalej. Tutaj jest jakiś park. A tu nie wiem, co jest. Oficjalnie zrezygnowałam ze szkoły. Chciałam iść do innej. Myślałam na tym, żeby iść do innej szkoły, ale jak zaczęłam rozmawiać na grupie z tymi osobami, którymi chodzę do klasy, to po prostu mówiły, że tamte szkoły też są właśnie podobne do tej, więc ja już sama nie wiem, co mam zrobić z tą szkołą. Na razie oficjalnie zawiesiłam, a jak będę chciała i będę miała ochotę iść, to sobie pójdę do szkoły, a jak nie, to nie. Chodzi mi o to, że nie chce mi się przerabiać zaś tych testów, tego wszystkiego, tego czekania, tego... no. W ogóle tu powinni mi też zrobić nowy test, a nie zrobili, także... No, po prostu. Nie chce mi się w to wszystko już bawić, także... Uczę się sama w domu, moi drodzy, niemieckiego. No. To nie chodzi o to, że ja się nie umiem dogadać.
Bo ja się dogadam, Judy się dogada wszędzie. Wszędzie. Uwierzcie mi, wszędzie. Może nie profesjonalnym językiem, ale ja się nie zgubię, nie zabłądzę i wszędzie się dogadam, także nie bójcie się o mnie. Ach, zmarzam, przyszłam sobie do samochodu. No, także ta Judy, szalona, niewyuczona i tak dalej, potrafi sobie w życiu poradzić. I poradziłam sobie bardzo dobrze, jestem z siebie bardzo dumna, uwierzcie mi, moi drodzy. Jestem tak z siebie dumna, że pomimo mojego niedobrego dzieciństwa, mam teraz super życie. I nie jeden mógłby mi zazdrościć tego życia, uwierzcie mi. Siedzę sobie w domu, zbijam bąki, w cudzysłowie oczywiście, bo mam co robić. W domu robota jest 24/24. Pieniądze są, można sobie kupić co się chce. Idę do sklepu i nie patrzę na ceny. Czego chcę więcej? Mieszkanie kupione w Turcji. Za niedługo planujemy coś tutaj. To jeszcze dowiecie się już później. Mój mąż nie zarabia minimalnej krajowej. Tylko bywa tak, że czasami zarabia miesięcznie tyle, co roczna minimalna krajowa. Także, moi drodzy, nie wiecie, nie piszcie, nie komentujcie. To jest moje życie. Ja wiem, jakie dostaję pieniądze. Ja wiem, skąd są te pieniądze. Ja wiem, jakie płacimy podatki. Ja wiem, jakie płacimy ubezpieczenie, bo ubezpieczenie płacimy sobie sami. 500 euro miesięcznie, moi drodzy. Także tak to wygląda. Faktur wam nie będę pokazywać, bo po co? Ale właśnie. Ale w pewnym momencie po prostu puknijcie się w głowę i tyle, no. Taki vlog będzie na dzisiaj, bo musiałam się wygadać jak to ja. A że dzisiaj jestem taka irytująca, to sobie myślę, tak troszeczkę dla zabawy pośmiejemy się z tych komentarzy właśnie. No. Także taki vlog. To nie, żebym nie miała o czym nagrywać, bo mam o czym nagrywać i mam dużo innych materiałów, które są na laptopie jeszcze. Ale po prostu tak mi wzięło. Chodzę sobie po miasteczku, pada deszcz, pogoda depresyjna. No. No to sobie pogadałam. Troszeczkę. Właśnie. Do tych, którym w życiu nigdy nic nie wyszło. Są zazdrości o innych. Którzy siedzą czasami latami za granicą i gówno mają. Tak. No. Na tej zasadzie. No. Także jeśli ktoś nie chce, to niech nie obserwuje. Niech nie komentuje. Mi to około tyłka lata i powiewa. Bo mi nie zależy tutaj, żeby tu było multum ludzi. Jak widzicie, jakoś się nie spinam, żeby gdzieś reklamować te filmiki. Jakoś się nie spinam, żeby, nie wiem, wyrzucać gdzieś na Instagramach, że promuję ten film czy tamten. Ja się po prostu nie spinam. Ja z tego też nie mam jakiegoś zarobku, bo ja mam miesięcznie z YouTube'a, nie wiem, 100 euro. Moi drodzy, to jest nic. 100 euro to ja wydaję w jeden dzień. W jeden dzień na zakupy. Także, no... To nie jest po prostu. Po prostu traktowałam tego YouTube'a jak fajną zabawę, ale w pewnym momencie sobie myślę, nie zostawię tego. Z tego względu, że ja kocham nagrywać i zawsze kochałam to robić, więc filmiki będą takie, jakie ja sobie po prostu nagadam, przerobię i takie po prostu będą. To taka jestem ja. No, także jak komuś nie pasuje, to dziękuję. Kłaniam się nisko po same. No, wiecie co? No, także moi drodzy, to ja. Iście Judy. Irytująca Judy Turcja. No, także. Gdzie ta moja sąsiadka, moi drodzy? Czekam na moją sąsiadkę. Och, zimno już jest. Także posiedzę chwilę w aucie, zaraz odpalę auto. A co tam? Niech benzyna się kopci. Stać mnie na to. No dzisiaj mam dobry humor, dobry dzień. Chociaż nie zapowiadało się, powiem wam, bo ostatnim czasem przez taką pogodę, gdy nie ma słońca, to po prostu nie mam też humoru. Ale dzisiaj mam taki właśnie oto walnięty humorek i sobie myślę, czas nagrać coś. No, także nagrywam. To tutaj przyjechał jakimś autem facet.
Ach, przerwałam na chwilę, bo tutaj sobie ktoś podjechał i tak się gapi, a ja nie lubię, jak ja nagrywam i ktoś się na mnie patrzy jak na wariatkę. Chociaż dzisiaj taką jestem. Więc w sumie to egal, moi drodzy, egal. Także, no, takiego sobie nagrałam vloga. Kto chce, to sobie zobaczy, kto nie chce, to niech sobie nie ogląda. Po prostu. Także ja lubię czasami tak szpilkę wsadzić, wiecie. No. Także wsadzam właśnie tam szpilę w ognisko. Aj, aj, aj. No nie mogę po prostu. A. Momentami kocham być złośliwa. No uwierzcie mi, ja mam dobre serce. Ja oddałabym innym wszystko. Ale jak ktoś mi zajdzie za skórę, to jestem tak złośliwa. Jest moment, gdzie trzymam to długo w sobie, długo i to się tak, wiecie, napełnia, 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 aż się wypełni, wyleci i wtedy jestem tak złośliwa, tak jak właśnie w tym momencie, moi drodzy. Także poznaliście Judy trochę z innej strony. Nie zawsze taka jestem. Raz na ruski rok, jak to się mówi. No, przepełniła się ta butelka, korek pierdzieliło. No i muszę się nagadać, nie? No, także. Tak to wygląda, moi drodzy. Dobra. Ja wam życzę, moi drodzy, moi kochani, bo jest was tutaj dużo takich normalnych osób, życzliwych, życzących nam wszystkiego dobrego. Także, moi drodzy, dziękuję za dzisiejszego vloga. Życzę wam miłego dnia, wieczoru, dnia, jak tam, w jakich porach, no nie jakich porach, tylko w zależności od czasu, gdzie jesteście. Także, no, żegnam się z wami, irytująca Judy z Turcji. Bye! I zaraz mi ktoś tutaj napisze, że albo się czegoś nachlała, albo coś zapaliła. Nie, jestem, kochani, trzeźwa. Nic nie paliłam, nic nie piłam, nic nie brałam. Uwierzcie mi, po prostu mam ochotę sobie tak pogadać, to sobie pogadałam.